Wilczki dwa są pełni ślepe jeszcze. Ten stary mi przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł wartą krośnie, aż mną żarnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zgrywa wszystkie sny. Z daleka coś się krzykną, krótki rozkaz, groj! I z tych wciąż ruszyły na mnie cztery gorczyny. Telefon komórkowy, grafik oczywiście, selfie. Opadnij prosto na kujaszku, kreć mi zdała z rany. Gdy teraz ile tu łapam się, przed siebie prosto na op. Ujrzałem nagle wilczki pana, strzepły rozszarpane. Zginęły ślepy, pełne tak puszyste kłębki dwa. Bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc kto jest władz. I zginie także stary wilk, choć się dobrze zna. Postrzema naraz walczyk, zanim czeka naraz zbawi. Opława, opława! Młode wilki obława. Na te cichy zapalczyne gęsty w lesie wykopane. Grosz jego wydeptany, gdy w jego plamach bawa. Cza wilcz od pani gorszy, wzór szarpany. Panie na otwartą przestrzeń, pijane z pusta pociąg. Lecz tutaj tak krzyżę przed stronę, zła mnie otacza woń. A myśliwe mocą niedojrzałe już się śmieją oczy. I ręka pewna niezawodna potem nosi w górę dłoń. Przyszuka się w okna, ostrym zama, ziemia z modła skryska. I wtedy pada pierwszy strzał, to kartki rozszarpuje. Ja słyszę jak on płynie i krew nie płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już próbuje. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem, wiemy, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu i jaki, żeby miał mówić drugi czas. Postrzale zaś na zawsze mi została krwawa pizza. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią kończycy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie się wyrzeć ich spór, brońcie się i wy. O, bracia wilki, brońcie się i wszyscy wyginiecie. Obława! Na młode wilki obława. Na te dziwie zapalczyłe gęsty w lesie wykopane. Krok śniegu wydeptany, w tym kręgu plama spawa. Ciała wilcze kłamy, z ojczyków zadbamy. Obława, obława. Na młode wilki obława. Na te dziwie zapalczyłe gęsty w lesie wykopane. Krok śniegu wydeptany, w tym kręgu plama spawa. Ciała wilcze kłamy, z ojczyków zadbamy. Obława, obława! Na młode wilki obława! Na te dziwie zapalczyłe gęsty w lesie wykopane. Krok śniegu wydeptany, w tym kręgu plama spała. Ciała wilcze odpali, gocie wciąż zadbane! Daleko chmurę, drodzy charakterystycznie. Ale widać, że... To jest po prostu, drodzy państwo, bara wodna, nie? My jesteśmy na markecie Trenton. Tutaj dzieje się cała akcja, drodzy państwo. I oczywiście teraz możemy jeszcze oglądać naszą wspólną chmurę.
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Pozdrowienia. Wielkie gorące. Oczywiście kijek, Guinness, Piper. Trzeba sprzedawać towar na handel. Jak ktoś jest marszałkiem, no to z całą pewnością, no na pewno wie, że polityka jest wszędzie, drodzy Państwo, ale tak naprawdę jest o wiele więcej innych jeszcze opcji, nie? Jeszcze innych opcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, które tak naprawdę wpływają na dalsze rozrastanie się polityki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, drodzy Państwo. Bez obaw, to już jest polityka, drodzy Państwo, a ja idę teraz do łazienki po prostu, drodzy Państwo. Tak podobno kiedyś było, Basia. To są te niuanse. I te niuanse są bardziej niż dotychczasowo do przodu, na biwakowo, na bieżąco. Macie te funkcje. Ale kto udaje sztucznego psa? Psa tak przy okazji. Chyba Jimmy przez sen. A tutaj do nas przybiegł kot. Cześć, kot. Co tam u was słychać, kot? Będzie. Będzie, Jimmy. Jimmy, kot do ciebie przyjechał się pobawić. Przybiegł. Jimmy, powitaj się z kotem. O, drodzy Państwo, kupiłem sobie oczywiście książki. Książki liczą w życiu się. Czyli, drodzy Państwo, Lawrence Rees, proszę bardzo. I, drodzy Państwo, The Dark Charisma of Adolf Hitler, drodzy Państwo, Leading Millions into the Abyss, czyli ciemna charyzma Adolfa Hitlera, leading, czyli prowadząc miliony do otchłani, drodzy Państwo. Taka książka.
druga książka, drodzy Państwo, Tybet. Jung Chang, Empress Dowager. I tutaj jest taka cyfra, drodzy Państwo, o TIXXI. Proszę bardzo, taka książka. No, o, jak dotrzeć do Tybetu, drodzy Państwo. Ja jestem bardzo zadowolony. I jeszcze dwa zestawy płyt DVD. Ja za te dwa zestawy płyt DVD zapłaciłem oczywiście 1 funta, bo była promocja, i za 2 książki zapłaciłem też 1 funta. No bo była promocja, drodzy Państwo, i zapłaciłem za to po prostu wszystko 2 funty. I tutaj tak. Martial Arts 2. O ninjach, drodzy Państwo. I tutaj, drodzy Państwo, oczywiście o Nowym Jorku i o ninjach, drodzy Państwo. Więc naprawdę 2 funty, no to warto jest tak naprawdę mieć taki sprzęt, takie książki, takie płyty. Ja to oczywiście gorąco polecam. Wielkie, gorące pozdrowienia dla Państwa. Majówka cały czas jest, drodzy Państwo. No i co? Zaraz idę się umyć, drodzy Państwo, i idziemy oczywiście szukać dalej, drodzy Państwo. Witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym programie kulinarnym. Jest oczywiście wiosna, maj i tak zwana, drodzy Państwo, oczywiście i majówka, drodzy Państwo. Więc po prostu przystępujemy oczywiście do gotowania. Tak jak widać, drodzy Państwo, ta woda nam się gotuje, nie? Więc powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj będziemy robili taką zupę, drodzy Państwo, fasolkowo-fasolową, nie? I tutaj będą nam potrzebne, tak, już pokazuję. Drodzy Państwo, fasola, nie? Mamy takie, proszę bardzo. Do tego jeszcze woda nam się już, drodzy Państwo, ugotowała. Do tego jeszcze fasolka w takim sosie, drodzy Państwo, szpinakowym, nie? Do tego jeszcze, drodzy Państwo, zupka, tak zwane nudle, no zupka chińska, tutaj jest taka z kubkiem, one są trochę wygodniejsze po prostu. Kurczak i, drodzy Państwo, właśnie grzyby, różne pieczarki, prawdziwki, różne po prostu, maślaki, tutaj bardzo dobre są maślaki, drodzy Państwo. I do tego jeszcze, do tej zupki ja polecam, będzie nam potrzebna jeszcze taka smażona, prażona cebula, drodzy Państwo, już ją pokazuję. Ona jest bardzo dobra do takich zupek, drodzy Państwo. O. A na taki, drodzy Państwo, dodatek oczywiście będą nam potrzebne jeszcze, drodzy Państwo, 2 galarety z mięsem, nie? Proszę bardzo. To są galarety, drodzy Państwo, z kurczaka, nie? No to tak, już zaczynamy, drodzy Państwo. Woda nam się oczywiście ugotowała, więc, drodzy Państwo, zaraz już przechodzimy do, drodzy Państwo, dobierania właśnie odpowiednich składników. A więc, pierwsze to, co będzie nam potrzebne, to oczywiście, drodzy Państwo, właśnie ta fasolka. Ja mam kilka rodzajów fasolek, ale, drodzy Państwo, szczerze powiedziawszy, używam tę fasolkę. Wczoraj używałem innej. Chodzi tutaj o te otwarcia, nie? O to, drodzy Państwo, oczywiście. No, tutaj jest taka, że będę musiał używać akurat otwieracza do konserw, nie? Albo takie są przy scyzorykach, albo przy otwieraczach właśnie. Albo jeszcze, drodzy Państwo, po prostu użyjmy normalnie noża, nie? To się wbija, to się kroi, każdy to tak naprawdę zna. I można tak jeszcze lepiej tak naprawdę, no nóż jest lepszy, drodzy Państwo, no otworzyć właśnie taką puszkę. W tym przypadku akurat puszkę, drodzy Państwo, z fasolą. Tak jak mówię, tutaj jest tak, że tak powiem, już patrzę, gdzie jest, drodzy Państwo, nóż. O, proszę bardzo, nóż, taki nóż będzie dobry po prostu. A więc, drodzy Państwo, biorę puszkę, nie? I ją, drodzy Państwo, właśnie otwieram. Powiem Państwu tutaj szczerze, że tak chciałbym dodać jeszcze, to jest akurat bardzo ważne, proszę bardzo, i można się kroić. Najlepiej to oczywiście postawić, nie? No tak, jest wiosna, właśnie chcę powiedzieć. Wiosna, jest ciepło, są biwaki, nie? No to takie danie akurat
Może być na biwaki, ale raczej to jest danie takie, które ludzie jedzą w chatach, w domach, normalnie w blokach, w domkach jednorodzinnych, w tych domach dwurodzinnych, drodzy Państwo, nie? W Derish House'ach, w townhouse'ach, nie? Tam w innych jeszcze, w pałacach myślę, że też mogą zjeść tak naprawdę, nie? Powiedzmy sobie szczerze, tutaj to pokażę tylko, nie? Drodzy Państwo, że ja to tak właśnie sympatycznie tutaj wylewam. Co to jest ta fasolka brytyjska, nie? Tutaj ta fasolka brytyjska, no jest nieco dosłownie, drodzy Państwo, inna niż ta fasolka po bretońsku, która jest dostępna w Polsce. Taką fasolkę jedzą Brytyjczycy i inni, nie? Oczywiście w kantynach, w pracy, na śniadaniach. Drodzy Państwo, ja tutaj bardzo dobrze tak pokażę. O, proszę bardzo. Więc tutaj jedno otworzyliśmy, proszę bardzo. Teraz tak, do tego będzie nam potrzebna właśnie ta fasolka. To jest o wiele łatwiejsze, drodzy Państwo, ze względu na to, że ma właśnie te otwarcie, nie? Te danie, drodzy Państwo, tak naprawdę ja wymyśliłem, no już dawno, szczerze powiedziawszy, nie? W tym albo w poprzednim roku i chodzi tutaj o to, drodzy Państwo, że te danie można bardzo szybko zrobić. Należy je wstawić do kuchenki mikrofalowej, no, na jedną minutę, drodzy Państwo, na 1000 i, drodzy Państwo, te danie jest już gotowe. No i tak jak ja, drodzy Państwo, o tym zawsze opowiadam, jest jeszcze potrzebna właśnie ta zupka, drodzy Państwo, chińska i dwie takie, drodzy Państwo, właśnie galarety, drodzy Państwo, z kurczaka. Z kurczaka będą najlepsze i tak jak mówię tutaj, na dodatek do zupki chińskiej właśnie te, drodzy Państwo, o proszę bardzo, smażone cebulki. No to tak, to już otworzyliśmy, drodzy Państwo. Ja sobie tutaj poradzę też, drodzy Państwo, oczywiście z nożem. Położę to. No i teraz tak, drodzy Państwo, o. Ja to wkładam, nakładam to na tą fasolkę. To powinno być bardzo szybko. To jest bardzo szybko tak naprawdę, nie? Tutaj mam taką fasolkę, dlatego że ja lubię ten sos szpinakowy. On się trochę różni od takiego sosu szpinakowego, który jest w barach mlecznych, drodzy Państwo, na przykład naleśniki ze szpinakiem czy coś, nie? I też różni się trochę od takiego tej pasty pesto na przykład, nie? On jest trochę inny, on jest trochę bardziej taki dojrzały i otwarty, drodzy Państwo, co tutaj zaznacza na to, że warto to sobie zrobić wiosną, drodzy Państwo, no. Majówka i taka zupa właśnie fasolkowo-fasolowa, ona jest tak naprawdę wskazana przede wszystkim na tą aktywność i aktywność właśnie bioenergetyczną, drodzy Państwo. Przede wszystkim tutaj w rozumieniu właśnie aktywności, drodzy Państwo, sportowo-rekreacyjnych. Więc jest to bardzo łatwe tak naprawdę, drodzy Państwo. Ja o tym często opowiadam i często akurat wychodzi na to, że taka aktywność jest po prostu najpopularniejszą, nie? Oczywiście aktywnością na wielkich miastach, drodzy Państwo. Proszę bardzo, o. Zobaczymy, jak to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda, drodzy Państwo. Więc jest tutaj jedno danie, tutaj drugie danie, drodzy Państwo. I teraz to, co jest bardzo ważne, drodzy Państwo, czyli tak naprawdę, drodzy Państwo, to wstawiamy do kuchenki mikrofalowej, drodzy Państwo. A to, drodzy Państwo, otwieramy. Ja zawsze najpierw otwieram zupkę właśnie chińską, drodzy Państwo. No, zupki chińskie są różne, ale ja zawsze polecam zupki chińskie ostre, drodzy Państwo, nie? Więc akurat jeśli o to chodzi, to jest najlepiej, drodzy Państwo, przygotowane. Wiadomo, tam jest tłuszcz, tam są przyprawy, makaron i inne jeszcze, drodzy Państwo, właśnie dodatkowe dania. Proszę bardzo, tutaj jest, drodzy Państwo, właśnie tłuszcz, nie? Proszę bardzo. O, to wszystko do siebie tak naprawdę pasuje, drodzy Państwo. A to otworzę. Proszę bardzo, nalewamy ten tłuszcz, drodzy Państwo. Widać, tam jest magii, tam jest tłuszcz. No.
Bardzo dobry to jest, drodzy Państwo. I teraz tak. To zalewamy, drodzy Państwo, gorącą wodą. Pokażę Państwu, jak tu rzeczywistość wygląda. Ja lubię, jak ta słupka jest taka. O taka, drodzy Państwo, nie? Proszę, można tutaj czajnik może być. I drodzy Państwo, teraz tak. Trochę dosypujemy, drodzy Państwo, tego właśnie, tej cebulki. Proszę sobie zobaczyć, ona jest tak naprawdę bardzo dobra. Warto ją dosypać, dlatego że ta zupka wtedy jest o wiele oczywiście lepsza. Czy akurat smażona cebula na fasolkę? Moim zdaniem na zupkę jest o wiele lepsza. Dlatego, że tutaj akurat można, z tym to można więcej. Jest dobre i na hot dogach i też na zupkach właśnie, drodzy Państwo. O, proszę bardzo. Takie grzaneczki, nie? Ale to jest właśnie, drodzy Państwo, cebula. I teraz tak, drodzy Państwo, proszę bardzo. Zupka chińska naprawdę taka urozmaicona. Drodzy Państwo, i co teraz będziemy jeszcze robili? Otwieramy oczywiście kuchenkę mikrofalową. I, drodzy Państwo, bierzemy, tylko teraz, proszę bardzo, nasze danie, naszą zupę fasolową i wkładamy, tu mamy jeszcze oczywiście galarety z kurczaka. To jest bardzo pasujące do siebie, bogate i urozmaicone danie, drodzy Państwo. I wkładamy to do kuchenki mikrofalowej na jedną, proszę sobie zobaczyć, minutę jest na, drodzy Państwo, power na maksa, nie? I start, drodzy Państwo. O, jest jedna minuta. To już, drodzy Państwo, leci tutaj zupa. Oczywiście zupa będzie, drodzy Państwo, mieszana, dlatego że ta zupa tutaj ma w środku makaron. Wszystko tak naprawdę, drodzy Państwo, jest. Ja jak byłem na studiach, drodzy Państwo, na Poznaniu, no to powiem szczerze, drodzy Państwo, pozdrowienia oczywiście dla Państwa. No to powiem szczerze, oczywiście, drodzy Państwo, że ja robiłem sobie tak, że kupowałem zupkę chińską, do tego robiłem kanapki, no i jak to na studiach, drodzy Państwo, właśnie, zupka chińska, jakaś lepsza oczywiście, taka, widać, że zrobiona dla studentów, nie? Wiadomo, o co chodzi. I właśnie kanapki, drodzy Państwo, do tego. I teraz, drodzy Państwo, te danie jest o wiele właśnie, drodzy Państwo, bogatsze. Tutaj jak widać, 6 sekund, 5 sekund, 4, 3, 2, 1. No jest, nie, drodzy Państwo? Otwieramy, proszę bardzo, kuchenkę mikrofalową i jest nasza zupa gotowa. Ona jest bardzo gorąca, drodzy Państwo. I teraz tak, mamy to i to. I, drodzy Państwo, jeszcze oczywiście to. Czyli widać, że król, drodzy Państwo, chodzi najedzony, nie? Jak to się mówi. I teraz tak, drodzy Państwo. To należy jeść razem. I, drodzy Państwo, ja wezmę drugą łyżkę oczywiście. Przy okazji mogę polecić jeszcze, no w każdych domach są, drodzy Państwo, soki do rozprowadzania. Polecam takie właśnie różowy grejpfrut, drodzy Państwo. Bardzo dobre, bardzo mocne soki, drodzy Państwo. No tak. To już mamy, czyli próbujemy to, drodzy Państwo, z tym, proszę bardzo, do tego zupka, drodzy Państwo, chińska z cebulą prażoną, gorąca, ale naprawdę dobra. I drodzy Państwo, jak to zjecie, drodzy Państwo, to moi kochani, galareta z kurczaka. Ja jedną otworzę nawet, bo ja i tak ją będę jadł, drodzy Państwo. Czyli do tego dwie takie galarety, drodzy Państwo, z kurczaka. Z kurczakiem, proszę. Bardzo, tutaj są warzywa i jest wszystko to, co jest potrzebne. No, drodzy Państwo, ja życzę oczywiście smacznego i już oczywiście bierzecie się, drodzy Państwo, do przygotowywania takich właśnie potraw. No, idziemy szukać dalej, drodzy Państwo. Smacznego, smacznego, smacznego. Drodzy Państwo, proszę bardzo. No to myk, no to siup. So let's go, so let's go, so let's go.
Można to jeść w geście solidarności z Belgią, ale tak naprawdę to jest polskie danie, więc jedzmy to tak naprawdę po polsku. Drodzy Państwo, smacznego. Którzy zbierają takie pucharki i potem wkładają do nich zmiksowane, zmielone truskawki i one są bardzo dobre na zimę, drodzy Państwo, oczywiście. Norweski Guinness. Kiedyś, jak ludzie po prostu bardzo się tak grzali na mieście, bo było lato oczywiście, i chcieli się napić piwa, i te piwo było i na przyczepie, i gdzieś w sklepie też można było kupić, ale na przyczepie było lepsze i to jeszcze było z kufli, drodzy Państwo. Było w latach 80., drodzy Państwo. I później były już kluby, drodzy Państwo, których ja jestem oczywiście prekursorem, że tak powiem, drodzy Państwo. I później jeszcze oczywiście te restauracje, drodzy Państwo, później jeszcze hotele, drodzy Państwo. No i później jeszcze były, drodzy Państwo, właśnie takie kluby, restauracje, które ja już pokazywałem, drodzy Państwo, gdzie można kupić piwo i też coś zjeść. No, kluby pizzerie, gdzie na piwo tak naprawdę można przyjść, kluby, restauracje. I właśnie takie, drodzy Państwo, jeszcze festiwale oczywiście były, na których można było i dalej można oczywiście kupić piwo, drodzy Państwo. No, norweski Guinness za tych, co nad morzem. Ale napoje energetyczne, energy drinki oczywiście kupiłem dzisiaj. Więc mamy ze sobą, drodzy Państwo. No. Mnie każdy zna, drodzy Państwo. Ja jestem Szpagacik, mówi dla Was, drodzy Państwo. Szpagacik oczywiście z Poznania. Co? I pijemy piwko, drodzy Państwo. Pijemy Guinnessa. Bardzo dobre, ciemne piwo, drodzy Państwo. Dziękuję za prezent, oczywiście, drodzy Państwo. Klubo, kawiarnia, restauracja, bracie. No, idziemy teraz, zamawiamy oczywiście... Przyjadłem sobie na miasto, nie? Że tak powiem, idziemy teraz i zamówimy właśnie deskę serów i do tego jeszcze oczywiście te dwa piwa. Chciałem się wypić piwa w domu, ale moja miłość musi to zrozumieć tak, jak ja to mówię. Chociażby. Także, drodzy Państwo, to takie piwo. Jest w Szczecinku i jeszcze tutaj na markecie Drayton. Bardzo gorzkie, bardzo takie mocne. Takie trochę te procenty są słodsze, moim zdaniem, niż na piwach w Polsce. I bardzo je polecam. No ser, drodzy Państwo, zjedliśmy. I teraz piwo po prostu, drodzy Państwo. Jeszcze tak po jednym piwie. I jeszcze, jeszcze hamburger, nie? Właśnie w Norwegii to są jedne z najdroższych klubów takie, drodzy Państwo, nie? Ale cóż, ale co? Po energetyczne, o ten piwo rybaczki piłem. You're welcome. No. No i co, taka mi tutaj przychodzi, drodzy Państwo, myśl jeszcze. Taka... doktorska myśl mówiąca o tym, że należy właśnie jeszcze więcej właśnie zajmować się shoppingiem po prostu, nie? Konsumpcjonizm, świątynie konsumpcji, ja to lubię, ale jeszcze shopping, drodzy Państwo.
wypijmy za shopping, za shopping na górze. I na górze są róże. My też jesteśmy na górze. O. I tak bym powiedział, drodzy Państwo, że tutaj akurat żur. Napijemy się. Zapisałem, może mi, drodzy Państwo, wyśmienite, no bardzo dobre piwo. Zaraz jeszcze przychodzi właśnie taki hamburger podwójny oczywiście. I powiem tak dla Państwa, nie? Że tak naprawdę tutaj na markecie Dayton jest takie miasto z marketingiem, że można wspierać marketing, nie? Ale, drodzy Państwo, tego jest o wiele więcej. Dzisiaj środa, dzisiaj jest na rynek. Ja tak akurat na ten rynek to tak jak coś chcę, no to pójdę, nie? Tak, popatrzeć, no to też mogę iść. Ale drodzy Państwo, w czwartki są koncerty, w niedzielę są koncerty. W piątki, no to takie tak zwane połowinki wojskowe. W sobotę God's Kitchen wojskowe. Ostatni czwartek miesiąca, no to drodzy Państwo, koncerty jazzowe, nie? Do tego jeszcze wiadomo, biegi, festiwale, festyny, inne jeszcze dodatkowe, nie? Mecze piłki nożnej. No ja lubię piłkę nożną oczywiście, ale jeszcze bardziej lubię lubię koszykówkę, drodzy Państwo. Ale teraz, drodzy Państwo, tak naprawdę, tak jak to wszystko się rozrasta i idzie tak cały czas, nie? Na wprost. No to powiem szczerze, drodzy Państwo, że ja jestem tak naprawdę tak wyśmienicie, drodzy Państwo, orzeźwiony tym, tutaj takie ptaki nawet mogę zobaczyć, że to jest wszystko takie dostępne, nie? Na niektórych miastach mogło być jeszcze bardziej dostępne oczywiście, ale tak naprawdę to wszystko jest takie dostępne dla każdego, kto tak naprawdę się, drodzy Państwo, stara, nie? No i co? Tyle przemierzyliśmy już, drodzy Państwo, tych wszystkich wszechświatów, jako po prostu studenci, absolwenci, że tak powiem, nie? Jeszcze podróżnicy. To, drodzy Państwo, co? Jeszcze wiele jest do pokazania, wiele jest tutaj przed nami. Warto jest na to jeszcze, drodzy Państwo, zwrócić taką uwagę. Chociażby ten Guinness, nie? Inny jest norweski, inny jest brytyjski, drodzy Państwo. Norweski jest o wiele lepszy, ale brytyjski to jest raczej taki, żeby go jak najwięcej pić oczywiście. No co, drodzy Państwo, zaraz będzie ten hamburger. Zaraz oczywiście, drodzy Państwo, wjeżdża hamburger za tych stron morza. No. Koło. Koło smakoszy i degustatorów i tak się to wszystko, tak to wszystko się oczywiście zaczyna, drodzy Państwo. No, tak jak mówię, fast foody, ale też restauracje z takimi dosmażonymi właśnie, drodzy Państwo, fast hamburgerami po prostu, drodzy Państwo. Szukasz swego promu kosmicznego, proma kosmicznego, chłopie? To znaczy, że wszyscy mają po prostu wiedzieć o tym, że ja zaraz wracam właśnie na prom kosmiczny. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz tutaj będą awanse, ale będą też właśnie też degradacje, drodzy Państwo, dlatego, że ja tak właśnie, tak postanowiłem. I albo zaraz tutaj ktoś będzie, albo po prostu, kurwa, zaczynamy istny, drodzy Państwo, machiawelizm i ten taki niemiecki Weishauptianizm po prostu. No i co, chciałem dostać na drewnianym takim talerzu, ale dostałem na takim nowym talerzu. No to bardzo fajnie, drodzy Państwo, i ja się z tego powodu bardzo po prostu cieszę, drodzy Państwo, że właśnie możemy sobie tutaj właśnie, drodzy Państwo, razem zjeść. No ja życzę oczywiście dla Państwa smacznego. My znajdujemy się w Kyrlubie, bracie Red Lion. Żul, nie? Tutaj jest znaczek oczywiście. Proszę bardzo, żul. I drodzy Państwo, właśnie zaraz zaczynamy jedzenie. Ja tutaj to może położę, no, tutaj to stawiamy. No i jest, bracie, nie? No i tak, nie? Co tam nowego słychać, nie? U nas. Rozkręcamy po prostu wszystko, nie? Dlatego, że
jakbyśmy rozkręcali jedne i te jedne na przykład by było, chcielibyśmy więcej, nie? Po prostu, to chodzi o to, że my zawsze chcemy więcej, nie? Więc pomimo tego, że robimy to, że chcemy więcej, to jeszcze więcej i tam mamy takie, nie? I dodajemy do tego. Rozkręcamy wszystko. No, smacznego, drodzy Państwo, i to wychodzi jeszcze więcej niż wszystko po prostu, nie? Frytki są, wszystko jest, sosy, bracie, sałatki, hamburger. Hamburgera, no to ja tutaj pokroję sobie oczywiście widelcem i nożem, nie? Bo to jest bardzo dużo, to są dwa kotlety. O, na obiad można zjeść jednego kotleta, dwa kotlety, można zjeść też więcej kotletów. Ale tak naprawdę to dwa kotlety są ogromne, nie? Tutaj są też inne kotlety, takie wojskowe. Każdy, kto był na markecie Drayton, no to wie, o czym ja mówię po prostu. I tak naprawdę łapie się, drodzy Państwo, za brzuch. No. Hamburger, drodzy Państwo, proszę bardzo. O, wszystko jest. To jest dzik norweski, drodzy Państwo. Proszę zobaczyć. Takiego dzika. Oczywiście słowackiego, nie? Albo no. No to można dostać, drodzy Państwo, na bazach lotniczych. Jak ktoś się tym interesuje, no to oczywiście takiego dzika sobie zje. Polecam oczywiście, ale tutaj tak naprawdę, drodzy Państwo, warto jest spróbować sobie właśnie do kotleta, nie? Dzika norweskiego. A nasze przygody są takie, że ten dzik zawsze gdzieś tam na talerzu jest, drodzy Państwo, oczywiście, nie? No i widzicie, u nas się zawsze zyskuje, drodzy Państwo. Lepiej niż przyjaciele. No, za tych, co nad morzem. Chcę się powiedzieć, że Polska jest wielka. Polska jest wielka, drodzy Państwo. Ale polityka, drodzy Państwo, jest, drodzy Państwo, trochę bardzo nawet nietolerowana za granicą. Proszę się wziąć do roboty, drodzy Państwo. Weź przemnóż kieliszek, komandosie. Wiecie, gdzie tylko to potrafią? Francuscy komandosi. We Francji, no, drodzy Państwo. Na Francji, drodzy Państwo. Dajcie nie? Piwo na stół, ale my się chcemy go jeszcze trochę napić. No to napijemy się jeszcze oczywiście trochę. Pozdrowienia dla łapaczy buchów, jak to mówi oczywiście kaliber 44. No, już powoli idziemy. Naprawdę tutaj jest może najlepsze jedzenie na świecie. No to co? Red Lion. Proszę przyjechać o z takim jakimś plecakiem, nie? Jest parking, wszystko jest. No i po prostu spróbować, drodzy Państwo. A my jedziemy dalej na wycieczkę na tej planecie wspaniałej, wyśmienitej. Deszcz trochę pada, zaraz idziemy, tylko kurtka by się przydała. Kurtka jest na chacie, nie? Energy drinki jeszcze są w plecakach, drodzy Państwo, po prostu. Zapomnianą melodię, romantyczne słowa i oczywiście piękny wokal.
Nie musi być HD, byle zawsze był kolor. Nie chcę strugać wiarówce, a w paczce po Marlboro. Nie spanuj, bo zabiorą wszystko jednym uderzeniem. Jeśli mamy czegoś pewne, to jestem pewny siebie. Rad nie mówmy o pieniądzach, nie w ich imieniu się stara. Te 3 minuty warte na eBayu dolara. To systemu ofiara, czy łaska, nie mój problem. Chcę żyć godnie z honorem, temat po swojemu drążę. Nie przeczytasz w sorcie, kim jestem, zapomnij. Wielu nie słyszało o mnie jeszcze w Kalifornii, ale patrząc na mój dom dziś, wierzę w swoje siły. Bóg to Bóg dał mi wiarę. Każdy projekt i winyl to nie koniec. My zamienimy świat ten na wypas. Każdy ma jakiś patent jak każdy. I znika wariatwem oddychać tak na trzeźwo tym typem. Wolę nic nie mówić, nic nie widzieć, na pewno nie słyszeć. Ten numer jest o niczym. Jeśli znasz ten mechanizm, taki sam jak ten sędzia, w końcu spalę go siomę. Cały czas ten sam rytm, on mi nie daje zapomnieć, że chcę tu żyć. Stale na to w sobie mam, ten rap, zanim się w grobie nie znajdę. Ciągle to łatwe, powiedz to zawsze. Naprawdę się najadę, kupiłem co jeszcze. Chleb, benzinę, drodzy państwo. Jeszcze oczywiście makaron z tymi krewetkami, drodzy państwo. I oczywiście 4 energy drinki. Drodzy państwo. No to kupiłem te Warriory, nie? Ale są jeszcze Monstery, no to takie 4 wystarczają mi na 3 dni, nie? Kupię sobie 2, potem sobie trochę tego poleżę na chacie, potem sobie jadę gdzieś na stadion, albo idę gdzieś na stadion. No i wystarcza mi to właśnie na 4 dni. No idziemy szukać dalej, drodzy państwo. Takie bombki, które są w piekle. Więc jak to się je widzi, no to może być przekonany i pewnym, że jest wtedy w piekle. Drodzy państwo, oczywiście. Ta osoba, ta grupa osób, to społeczeństwo, oczywiście, które, drodzy państwo, jedzą te wszystkie posiłki, te wszystkie dania, które są pokazane na tym odcinku, no to, drodzy państwo, oczywiście zasługuje i ma wielką pochwałę. O, drodzy państwo, ode mnie nie wszyscy znają, ja jestem Szpagacik, drodzy państwo, z Poznania i ze Szczecinka, czyli, drodzy państwo, od redaktora prowadzącego serialu z cyklu Dobre Rady, drodzy państwo. Czyli łaje. No też panki naprawdę są takie jak to od ubotów, albo tak jest w innym. Jest podobny bardzo rynko, się nazywa Spadochroniarz, można go kupić sobie chwilę. I, drodzy państwo, można jeszcze tak naprawdę nazwać go właśnie Spadochroniarz. Więc się bardzo cieszę. Technologie. Dlatego, że klub, restauracja. No ktoś chce mieć restaurację. Ktoś chce mieć restaurację, klub. Jeszcze na przykład camping. Ktoś chce mieć jeszcze festiwale. Ktoś chce mieć jeszcze koncerty. Drodzy państwo, tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, no to marketing, waluta, bankowość, drodzy państwo, kapitał, no to tak naprawdę do tego jeszcze na przykład dodajmy, drodzy państwo, wolne strefy ekonomiczne. Te właśnie wszystkie wartości są, drodzy państwo, tak naprawdę bardzo, szczerze powiedziawszy, no to istotne, bardzo ważne i ważne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, dlatego po prostu wykształcenie to jest o wiele, wiele, wiele niewystarczające i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja o tym bardzo często, drodzy państwo, właśnie wspominam. No, tak jak popatrzeć, nie? Kebab duży, kebab wielki, drodzy państwo. Bilet sieciowy na przykład 3 miesiące, drodzy państwo, i jeszcze do tego, drodzy państwo, oczywiście prywatna uczelnia. No to, drodzy państwo, da się to zrobić, oczywiście.
Polsce i też da się to zrobić oczywiście za granicą, ale to jest państwo, drodzy państwo, z właśnie tradycjami i z historią. I ta historia jest dla ludzi najważniejsza, drodzy państwo. Marketing jest najważniejszy, historia jest najważniejsza i tradycje są najważniejsze, drodzy państwo. Taka jest prawda, drodzy państwo. Jeszcze to, co jest bardzo ważne. No to, drodzy państwo, oczywiście powiedzmy sobie szczerze, że wszystkie umowy są wypełniane cały czas, drodzy państwo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, drodzy państwo. Która czy marketing, drodzy państwo? A to jest pytanie takie, które ja stawiam osobom, które są na najwyższym poziomie, drodzy państwo. Bardzo cenię wysoki poziom, drodzy państwo. Ktoś mówi, że jego firma, nie, no to ma na przykład już takie układy, nie, drodzy państwo, no to tak szczerze powiedziawszy, no to najwyraźniej, nie, należałoby tak naprawdę tę firmę najpierw sprawdzić, czy oni w ogóle, drodzy państwo, płacą, nie, a za granicą, no to oczywiście najpierw praca oczywiście przy jakichś tam ciastkarniach, nie, a później jeszcze, drodzy państwo, tak, praca oczywiście przy, drodzy państwo, dodatkowych zajęciach oczywiście i można szukać tej pracy, dlatego że, drodzy państwo, marketing jest na wielkich miastach, oczywiście w Polsce, a promocję każdy tak naprawdę umie sobie zrobić, drodzy państwo, na własną taką, drodzy państwo, że tak powiem, inicjatywę. No co, idziemy szukać dalej, drodzy państwo. Jedni oczywiście chcą te reklamy, inni nie chcą tych reklam, ale ja te reklamy właśnie zawsze sprzedaję, dlatego że, drodzy państwo, one są, tak naprawdę mi się to opłaca i to ja to zawsze, drodzy państwo, cały czas robię. Tam dalej, nie, ta chata taka, taka wieża, to widać, ją pokażę. Proszę bardzo. Tam wiecie, kto tam mieszka? Kolega Ben Hura. Podobno. Naprawdę, tam mieszka kolega Ben Hura. On jest bardzo znany z tego, że interesuje się właśnie zestawami wypoczynkowymi, właśnie sygnowanymi inicjałami po prostu takiego jednego mistrza, którego tata był właśnie stolarzem i on dzięki temu właśnie przejął i się interesuje tym właśnie znanymi tak zwanymi branżami, nie? Którzy mówią podobno, że co się da, to się da, drodzy państwo, ale ja tak naprawdę jestem, drodzy państwo, takiego zdania, że marketing jest ważniejszy niż lizywanie kisiela ze stołu. No bo ja nie lubię kisiela wcale, drodzy państwo. Nawet jak jest na to okazja. Wcale, drodzy państwo. Widzicie, drodzy państwo. Ja tak o tym opowiadam, dlatego że taka, bądź co bądź oczywiście, jest kultura rzemieślników kadzi. A jakby na przykład powiedzmy sobie Polska miała nazwę Węgry Królewskie i to by była taka właśnie kultura, drodzy państwo, związana na przykład z radiem, z telewizją, nie? Taka trochę większa. No to można by było na przykład pomyśleć sobie, że to tak jest. Ale my tutaj pokazujemy, drodzy państwo, że to tak wcale nie jest. No jesteśmy już tutaj, drodzy państwo, Joiners Arms i to jest po prostu tylko wiadomość tak naprawdę, która jest tak, drodzy państwo, mówi o kulturze, drodzy państwo, The Joiners Arms. Słuchaj, musi być trąbą do góry.
leci Hitler, że tak powiem. Chyba. Każda osoba jest, drodzy Państwo, na polityce wojskowej, drodzy Państwo, a zwłaszcza z Hiszpanii, do zamienienia, że tak dodam, drodzy Państwo. No i to jest prawda, drodzy Państwo, tutaj jeśli chodzi o... te Airbusy, że one naprawdę, drodzy Państwo, mogłyby być tak naprawdę o wiele lepsze, nie? O! Z cyklu Dobre Rady, z cyklu Dobre Rady, z cyklu Dobre Rady. To tak widać, nie? Drodzy Państwo. Nasza drużyna harcerska, oczywiście Delta, ma taki znak trójkąta. Jedni wierzą, inni nie. Lepsi są ci, co wierzą. Że to jest właśnie ten, drodzy Państwo, kosmiczny znak. Oczywiście. Ja tę szklankę zostawiłem jeszcze, drodzy Państwo, przed dwoma wojnami marsjańskimi na Marsie i jeszcze, drodzy Państwo, wtedy, kiedy tak naprawdę planeta była cała, drodzy Państwo, po prostu ogarnięta przez naukowców wyższej wartości, drodzy Państwo, że tak powiem. Gadanie z debilami jest tak naprawdę, drodzy Państwo, bezużyteczne. Chyba tolerancja, ale też coś innego niż tolerancja. A jaka jest wasza tolerancja alkoholowa, drodzy Państwo? Teraz kawał, który wymyka się z granic, drodzy Państwo, wszystkich szkół i wszystkiego oczywiście, ale cały czas jest o naukach społecznych, drodzy Państwo. Przychodzi Czarnów do klubu, nie? I mówi po prostu, drodzy Państwo, że chciałby zostać, drodzy Państwo, po prostu francuskim DJ-em, nie? Przychodzą pały, nie? I mówią, kurwa, że to wszystko to już jest tak naprawdę, drodzy Państwo, przeżyte. Na trzeciej części meczu. To jeszcze jedno, drodzy Państwo. Pamiętaj, że jak kogoś przeklinasz, nie? No to żeby to po prostu nie było poza wymiarami czasu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Życie poza wymiarami czasu i poza demokracją ma swoje walory, dlatego że można zrobić lepsze zakupy, można dostać się do lepszego dentysty i można dostać się do lepszego okulisty i nie trzeba stać w kolejkach. Większość z tych osób, które się zajmują tak naprawdę fizyką kwantową i jej działami, nie tylko tym, powiedzą dla Państwa, że czas ma tylko jeden wymiar. Takie piwo badaj, drodzy Państwo. Kiedyś o nim już wiele razy mówiłem, ale nie o to mi chodzi wcale, drodzy Państwo. Nie o to tutaj chodzi wcale, drodzy Państwo. Nie o to tutaj
tutaj chodzi wcale, drodzy Państwo, nie o to tutaj chodzi, drodzy wcale Państwo, dlatego że ja idę jeszcze tutaj, jeszcze mam jedno piwko i macie tutaj nie dadzą po prostu sprawy dla naszych państw. Fakt. Nie obligatoryjnie. Drodzy Państwo, kiedyś o nim już wiele razy mówiłem, ale nie o to mi chodzi wcale, drodzy Państwo. Nie o to tutaj chodzi wcale, drodzy Państwo. Nie o to tutaj chodzi wcale, drodzy Państwo, i nie o to tutaj chodzi, drodzy wcale Państwo, dlatego że ja idę jeszcze tutaj, jeszcze mam jedno piwko i macie tutaj nie dadzą po prostu sprawy dla naszych państw. Fakt. Nie obligatoryjnie. Ale to ci Kanadyjczyk oczywiście, że powie, że do Iron Maiden na przykład najlepszy jest Buzz Light. Drodzy Państwo. Ja to po prostu tak naprawdę no to analizuję i kocham. I Statua Wolności dla całego województwa zachodniopomorskiego. Oczywiście z pozdrowieniami dla wszystkich radnych miasta. Wiadomo, o co mi chodzi, drodzy Państwo. Chipsy Reale, Ham English Mustard. Czyli angielska mustarda. Za tych, co nad morzem, nad Kaspijskim, nad Morzem Kaspijskim. Ja cały czas chciałem to powiedzieć, że za was, drodzy Państwo, którzy oczywiście wiecie, gdzie jest Morze Kaspijskie. Ta noc należy do nas dlatego, że ta noc, drodzy Państwo, i ten ląd, i ta ziemia należy do naszych przybocznych, drodzy Państwo. Dla tych, co nad morzem, zawsze pokazuje do góry, drodzy Państwo. Nie? Ten ląd należy, ta ziemia należy do naszych przybocznych. Macie taki tupet, żeby powiedzieć, drodzy Państwo, to jest tak naprawdę powykręcane i zeżarty od tych wszystkich kontynentalnych i planetarnych i tak naprawdę planetarnych wojen, drodzy Państwo. A jak ktoś tak naprawdę tam dołoży trochę słoik na górze do żarówki na chacie, to po życzeństwu znaczy, że jest zajęta, że ta chata jest zajęta, no to będziecie szukali tego w słowniku, drodzy Państwo, czy od razu? Karabina, drodzy Państwo, na polskiej ziemi, drodzy Państwo. My to zawsze puszczamy ten utwór, czy po prostu, drodzy Państwo, to jest jeszcze lepsze, bo ja to wymyśliłem, ale wszyscy są podróżnikami, piją te wszystkie piwa i tak naprawdę, drodzy Państwo, jeszcze na mieście one są do kupienia, więc bądźcie, drodzy Państwo, już tak naprawdę teraz takimi kosmonautami, podróżnikami jak ja, drodzy Państwo, dlatego że to jest coś innego niż dostępne i bardziej niż dostępne, po prostu. Cały czas to jest inicjatywa i obiektywność. A wasi starzy wiedzą w ogóle, co to jest studiowanie i obiektywność? Czy mają u doktora Stanisława kredyty? Każdy ma takie życie, jakie umie je mieć. Zero tolerancji
oczywiście na, drodzy Państwo, oczywiście na narkotyki. To się rozrasta lepiej niż ja myślałem i dostałem jeden kubek, drodzy Państwo. Jägerbomb, czyli Jägermeister i napój energetyczny Energy Drink. Wielkie nieba i wielka Europa i wielkie technologie, ku diabła czci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kolega mi kiedyś dał taką na drugie danie, nie? Zjadłem drugie danie na Politechnice na Poznaniu. Wszystko na moje dyktando. Sowa węgierska. Węgry królewskie. Cały czas pracujemy na dystansie. Którzy nie tylko się przemieszczają, proszę bardzo, kebab, niebieski widelec, nie? I każda magisterka ma być zaliczona, drodzy Państwo. Odkąd pamiętam, w tych tak zwanych czubach strajkujących chodzi tutaj tak naprawdę o to, że oni są po prostu z innego państwa, jakieś tam jeszcze urządzenia. Takie są skutki picia wódki, a takie nie są żadne skutki. Dziewiąte pół chemiczne z Opola. Nie, tak naprawdę, no to jest tak. I cukier, i słodziki, które ja poznałem na takiej bazie, na którą ja szedłem,
w latach już 90. I taki pan, który nie mógł jeść oczywiście cukru, no to miał załatwiane słodziki. My później jeszcze znaleźliśmy i zrobiliśmy takie słodziki, które są dodawane po prostu do herbaty dla wszystkich. Tutaj proszę Państwa, drodzy Państwo, gorący, bardzo gorący taki kubek, kubełek, niektórzy na to mówią cebula, nie? Wszystko tak naprawdę, drodzy Państwo, o tej godzinie tutaj jeszcze jest, nie? I to jest tak naprawdę tutaj bardzo istotne, że ja życzę wszystkim, nie? Teraz jest czas tak naprawdę na to, żebym ja życzył wszystkim i życzę, drodzy Państwo, wszystkim smacznego i bądźcie, drodzy Państwo, zawsze po prostu miejcie to przy sobie, drodzy Państwo. To, o czym ja mówię, drodzy Państwo. To jest tak ser, taki maślany, cebula. Wszystko tak naprawdę tutaj jest sosu. Mogło być więcej sosu, nie? Ale Poznań słynie tak naprawdę z takich bardzo fajnych sosów, drodzy Państwo. Bardzo dobrych sosów, więc tutaj ten sos akurat mógłby być bardziej jeszcze wyeksponowany. Nie? Sos ketchup. To jest Uniwersytet XXI i innych wieków. Nie chodzi tutaj tylko wyłącznie o humanistyczne podejście, drodzy Państwo. Chodzi jeszcze o coś więcej. O przyprawianie po prostu, drodzy Państwo, jeszcze takich, że tak powiem, drodzy Państwo, wyników sezonowych, drodzy Państwo. Zjedzone, drodzy Państwo. Proszę bardzo. Prawdziwy gruziński, taki azjatycki nawet. No ale dobra, azjatycki dowód na to.